Kłaniam się nisko, moi drodzy, z pokładu naszej VIP-owskiej Toyoty, a dzisiaj moim i waszym gościem będzie redaktor Wojciech Piela, redaktor Viaplay, ekspert Ligi Angielskiej. Witam serdecznie, bardzo mi przyjemnie. Uszanowanie. Dziękuję za zaproszenie, bo to właśnie takie spotkanie po latach, odkąd doszło do zamknięcia radia, zresztą ty odszedłeś jeszcze wcześniej, radia weszło FM oczywiście, bo tutaj ta nazwa się będzie przewijać parokrotnie. Tak, pracowaliśmy razem. Tak się zdarzyło. No to nie wiem, raz czy dwa może się widzieliśmy, ale pamiętam, że to chyba nawet było w Ząbkach, gdzie się dzisiaj udamy na sparingu PKS Radość kontra KTS Weszło. Zresztą wydaje mi się, że nawet ten ostatni swój epizodyczny występ jeszcze w sparingu właśnie z PKS-em Radość mogłem zaliczyć. Także PKS Radość, Ząbki, Weszło, Wąsowski, Piela, tutaj to jest wszystko. Tak. Taką koszulkę można było zrobić jak Manuel Arboleda, ale który, słuchaj, jest godzina, dziękował Jezus Zagłębie. 10:00, taką połówkę z wąsem byś teraz zrobił? No, zależy jaka była zawartość i zależy, czy to byłby Żelechów jako farba, tam gdzie by różne rzeczy i tam wtedy czas płynął inaczej. No właśnie, a spotykamy się dzisiaj z Wojtkiem Pielą w wyjątkowym dniu, bo dzisiaj jest dzień nas wszystkich, bo każdy z nas jest dzieckiem. Tak, każdy z nas jest dzieckiem, każdy z nas jest dzieckiem Bożym i każdy z nas jest człowiekiem, który cały czas może mieć te swoje marzenia, a wiek to tylko liczba, co też jest udowadniane. Choćby ostatnio w lidze angielskiej Ashley Young miał 37 lat i okazało się, że Matty Cash jak był kontuzjowany, to wcale Aston Villa na tym nie ucierpiała, więc ale taki przykładzik z angielskiego futbolu mi się nasunął. Niektórzy mają lata, jeśli chodzi o PSL, a tak naprawdę ich ciało jest młodsze. No. Noriaki Kasai choćby, o, to był Tomok Noriaki, tak, jeszcze lepszy przykład, który do Pucharu Świata wrócił. Ale wspomniałeś, że nie widzieliśmy się 4 lata, rzeczywiście, bo to już ten czas mega szybko biegnie, ale wiesz, że ja miałem sny prorocze i cały czas mam te sny względem twojej osoby i mówiłem to już wtedy, to było 4 lata temu, że za 15 lat będziesz debeściak. No a teraz... Nie wiem właśnie, czy już po 11. Czy po połówce nie byłeś już wtedy, ale no zobaczymy. No, ja powiem tak, bardzo mi było przyjemnie wtedy, bo to był ważny moment. Na początku nie było mi wcale tak łatwo się tam przebijać w meandrach poważnych dziennikarzy, duża redakcja, też jakaś taka niepewność, bo przecież to było... Czy mogę wpisać Dozbud Arena? Możesz, to pewnie wyszukam, chociaż zawsze w naszych sercach Dolkan Arena. Albo po prostu jak to było w hymnie Dolkan Ząbki, na sportową walą znowu tłumy. Chyba Dariusz Dudkiewicz nawet był autorem słów z tego, co słyszałem, także pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy pana Darka. Kierownika, może go dzisiaj spotkamy, on w sumie na tym Dolkanie, to ja nie wiem, czy on tam nie mieszka. Więc... Bardzo możliwe, że go spotkamy, zresztą jakby inaczej się moje życie potoczyło, to kto wie. To byś go spotykał bardzo często. Tak, była szansa, że po studiach zakotwiczę w Dolkanie, byłem nawet na dość poważnych rozmowach. Marcin Sasal był wtedy trenerem. Legendarny. Ale dzisiaj Mazowie. Nie pykło. Dzisiaj Mazowie i o krok od awansu do trzeciej ligi. Tak. Czyli Wojtek, liczymy. 11 lat od roku 2023, czyli w 34. Tak. Jak nie odbiorę telekamery Wiktora, to najwyżej po prostu okaże się, że trudno i też jakoś to uczcimy wtedy. Dobrze. Czyli jesteśmy ale mi to pomogło wtedy, pamiętam, bo miałem trochę niepewności na początku tej drogi weszło i nie wiedziałem, czy sobie poradzę, ale jak tak zacząłeś opowiadać i nie było to tak, że się z tym kryłeś, tylko... Mówiłem wprost. Tylko inni ludzie w redakcji również to słyszeli, a ty byłeś osobą bardziej poważaną, że wtedy myśleli, kurde, w tym Wojtku Pieli może rzeczywiście coś będzie, no i tak się jakoś uchowałem. Jest potencjał. Jakoś się uchowałem już. Jakby nie opuściłem tonącego statku, tylko utonąłem razem z łajbą, weszło FM, a później jakoś też dzięki systemowi specjalnych rękawków, które przypiąłem sobie tutaj właśnie na ręce, udało się wypłynąć z powrotem na powierzchnię i... No właśnie. I jakoś tak działamy. Ale powiedz, czy tak od samego początku była w tobie ta wizja tego, że to dziennikarstwo to jest twoja droga życiowa, bo ostatnio rozmawiałem z Żelisławem Rzeżyńskim, który i ty chyba też jesteś przedstawicielem tego nurtu, czyli osób, które kończą studia, ale nie w kierunku dziennikarskim, a mimo tego udaje im się zakotwiczyć w mediach sportowych. Ty jesteś po prawie. No jestem po prawie. Dobrze, że ty to powiedziałeś, bo ja się nie musiałem pochwalić, bo to zawsze jest też taki stereotyp, że jak ktoś tam zaczyna rozmowę i studiuje prawo, nie wiem, podrywa się dziewczynę, nie wiem, zapoznaje się z kolegą przyjezdnym albo nieprzyjezdnym, generalnie z kimkolwiek, to zawsze cześć, jestem Wojtek, jestem studentem prawa na przykład. To ja mimo wszystko aż tak starałem się nie robić i unikałem tego. Ale dlaczego? Więc... To jest plus 5 od razu, wiesz. No właśnie, no ale to już się zrobiło takie, wiesz, po prostu wszyscy to przereklamowane dokładnie i chyba teraz już każdy tak wtedy, a poza tym no to się schwalić, że się studiuje. No to przecież to nie jest nic takiego strasznego. Ale... zapytałeś o tę drogę, no to wydaje mi się, że ja już przed studiami dosyć dużo wiedziałem, że chcę w tym dziennikarstwie działać, bo
No to się zaczęło tak jak pewnie u nas wszystkich, albo u większości, że no, myślałem sobie kiedyś, że będę piłkarzem, jakoś piłka nożna mnie pociągnęła, bo właśnie grało dużo na podwórku i tam tata mi zaszczepił tego bakcyla do futbolu. Ale rodzice moi wychodzili z takiego założenia, że powinienem się uczyć bardziej niż chodzić gdzieś tam na treningi po klubach, że tam piłka to się nie przebije i tak dalej. Nawet nie chcieli, żeby mnie zapisać na dolkan ząbki czy coś takiego. Więc no, w takim razie szybko stwierdziłem, że no, skoro nie mogę być piłkarzem, i to oczywiście zawsze po latach mówię, że nie ze swojej winy, bo jakby mnie tata tylko chciał zapisać, to na pewno dzisiaj bylibyśmy mistrzami świata. To fajnie by było pracować w takiej branży czy przy tego typu zawodzie, no, który sprawi, że to będzie twoja przyjemność, że nie będziesz odczuwać jakiegoś takiego wielkiego nawału obowiązków, że to jest taka praca, na którą ty narzekasz, że tak jak większość ludzi, że nie lubi swojej pracy po prostu. No i oczywiście później, jak już zostajesz tym dziennikarzem, to wszystko to życie trochę weryfikuje, ale no mam wrażenie, że sporo tej pasji we mnie cały czas jest i tak taka była myśl, że no skoro nie mogę być piłkarzem, to chcę być dziennikarzem. No i o tym myślałem już właściwie nawet chyba w gimnazjum, do którego zresztą też dzisiaj pojedziemy, tak możemy... Bo to wyjątkowe gimnazjum. Tak, wyjątkowe gimnazjum. Jak już byłem w gimnazjum, to pamiętam, że już wtedy tak raczej wiedziałem, że chcę być tym dziennikarzem, później liceum, a studia, wybór studiów to... No nie chciałem na dziennikarstwo, bo wszyscy mi odradzali. Pamiętam, że już wtedy gdzieś tam coś działałem dziennikarsko w tym wieku, jak się szło na studia po maturze. No jak pytałem jakichś tam swoich znajomych, to nawet nie było tak, że opinie były podzielone, tylko były skrajnie negatywne. Nie iść tam, bo to niepotrzebne, że nic tam... Ale powiedzmy o tym, bo ja kojarzę, że ty jeszcze przed czasami weszło, miałeś romanse radiowe i to ciekawe, nie zaczynałeś od tej drogi pisanej, tylko odmówionej. Byłeś, z tego co pamiętam, w Radiu dla Ciebie. Byłem w Radiu dla Ciebie i to też jest ciekawa historia, bo dlaczego tam trafiłem w ogóle, no bo jak... Zanim byłem w Radiu dla Ciebie, no to już oczywiście jakieś tam pierwsze próby dziennikarskie były, pisałem jakieś tam teksty dla różnych portali, choćby związanych z Liverpoolem czy z angielską piłką, bo jakoś tak mi najbliżej było, oczywiście poza naszą rodzimą piłką. Ale zawsze. Pokażesz te tatuaż dzisiaj, Jana Rasia? Nie wiem, czy dla Twojej oglądalności by to było dobre, więc może po prostu stasapy ten mit, że ten tatuaż Jana Rasia jest i ma być. Natomiast... No, pisałem sobie te teksty, natomiast no, szukałem jakiegoś takiego punktu zaczepienia, żeby rzeczywiście zebrać jakieś nowe doświadczenia i to się wzięło z tego, że w liceum imienia Jarosława Dąbrowskiego przy Świętokrzyskiej 1, do którego również chodziłem, też chodził mój tata, także była taka sztafeta pokoleń. No tak, dosyć popularne, ale mam bardzo dobre wspomnienia z liceum, bo taką mieliśmy niezwykle zgraną klasę. To, co sobie tak najbardziej cenię, to że zazwyczaj jednak, no tak jak w życiu, no to w klasie też zawsze tworzyły jakieś tam grupki, że jedni z drugimi nie gadają i tak dalej, to u nas tak nie było w klasie. My oczywiście wiadomo, że ktoś tam kogoś bardziej lubił, ale nie wiem, jak trzeba było wyjść na imprezę na przykład na koniec szkoły wspólnie, albo mieliśmy wymianę kulturową z Włochami w Katanii, to wszyscy się razem zbierali i jakaś taka, nawet bym górnolotnie powiedział, jakaś taka jedna wielka rodzina się wtedy. Ale masz kontakt jeszcze z nimi? Nie ze wszystkimi, no ale mamy siebie gdzieś tam na tych komunikatorach popularnych i nawet ostatnio widziałem się z jednym kolegą, a to jest dosyć duże osiągnięcie, bo akurat trafiłem do takiej klasy, że zaczynało nas 5 chłopaków w tej klasie językowej, a skończyło 3, bo jeszcze 2 po drodze odpadło, więc tam było chyba 28 dziewczyn w klasie u mnie i 3 chłopaków. No, złota klasa. Tak, bardzo dobra. Jakoś nie było problemu, żeby czasami tam spisać jakąś pracę domową, jak trzeba było. No, poczekaj, a ile w sumie osób było? Bo to musimy statystycznie do tego podejść. No to nie powiem Ci dokładnie, no bo to już tego, no ale strzelmy, że jest 28 dziewczyn albo 27 i 3 chłopaków na koniec. No i zawsze średnia statystyczna, czyli 1 na 10 na pewno idzie zawsze w kierunku sportu, więc... Tak, więc tak to wychodziło. Czyli nie było problemu z dziewczynami. Nie było zdecydowanie. Szukam tego zmiany gałki biegów, ale zapomniałem, że tu jest. To jest automacik, tak. No, ale dlaczego mówię o tym liceum? Bo wtedy po prostu mieliśmy taką akcję, że pojawił się problem z naszym szkolnym boiskiem. Ja bardzo lubiłem nasze szkolne boisko, bo na WF-ie niemal co tydzień graliśmy w piłkę nożną, więc no... Beton czy żwir? Taki czerwony, czerwona... Cegła. Jak na kort tenisowy? Tak, coś takiego. Okay, czyli tak. Ceglany. Ceglany, tak. Ceglane podłoże, ale bardzo dobre było to boisko. Ja przede wszystkim strasznie się cieszyłem, bo po tych czasach gimnazjum akurat z Markiem Paprzynem miałem tylko zastępstwa na WF-ie, no więc ci moi WF-iści, pan Adam Remiarz i pan Marcin Tarka, oczywiście ich pozdrawiam serdecznie, ale nie byli jakoś tak strasznie do tej piłki nożnej nastawieni. I my no zdradźmy, bo już powiedziałeś, będziemy jechać do gimnazjum, w którym uczył między innymi ciebie i innych
trener Marek Papszy. Tak, to prawda. Znaczy historii to, i WF-u. Tak, tak. Znaczy dzisiaj to już podstawówka, tak, no bo wiemy, że oczywiście reforma edukacji była, odkąd zdążyłem skończyć gimnazjum, ale tak, to jest budynek dawnego gimnazjum i dzisiaj podstawówki. No, ale w tym gimnazjum myśmy mało grali w piłkę, a jak poszedłem do liceum, to graliśmy w tę piłkę ciągle, no i strasznie się cieszyłem. No jak się pojawił problem z tym boiskiem na podstawie, no, szeroko pojętego problemu reprywatyzacji, że gdzieś tam się niby odezwali dawni właściciele tych terenów, tej działki, na których są boiska, spadkobiercy, no to tam pojawiło się widmo, że nam zabiorą to boisko, no i nie wiadomo, gdzie będą WF-y i ten. No i my wtedy założyliśmy taki sztab kryzysowy złożony, ja byłem w pierwszej klasie liceum wtedy, powołaliśmy taki sztab kryzysowy w liceum właśnie, żeby tak przeciwstawić się temu. No i to się zrobiło w sumie na tyle głośno, tam była akcja z podpisami, z petycją, no tak jedno z poważniejszych działań, które zrobiłem w życiu, dosyć szybko odhaczyłem już. Mimo tego, że wtedy miałem chyba 16 lat, czyli jeszcze wiele przede mną, to ja mam wrażenie, że już nie przebiję tego osiągnięcia, żeby coś takiego robić. Działania mocno społeczne. Tak, działania społeczne, no i to do, rzeczywiście doszło nawet do mediów, no i pamiętam, że w Radiu dla Ciebie była audycja na ten temat, no i tam zadzwonił do mnie chyba, pamiętam, Łukasz Więcławski, to był wtedy taki chłopak, który był przewodniczącym Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście, bo to właśnie takie różne... Z ramienia... Dobrych ludzi czy złych? Z ramienia Polskiej Partii Przyjaciół Piwa. Okej. Okay. I ten, i... No i stwierdził, że może bym tam podjechał, bo jest potrzebny jakiś uczeń właśnie, ja tu działam i tego. Mm-hmm. No dobra. No i tak podjechałem, pamiętam, że wziąłem udział w tej audycji. No i tak stwierdziłem, że po miesiącu tak napiszę maila do, tam, do szefa redakcji sportowej, którym był Piotrek Pilewski, też go serdecznie pozdrawiam, bo on pierwszy mi taką już dał szansę właśnie w Radiu dla Ciebie. No, że może mnie tak zapamiętali, to mi będzie łatwiej się wkręcić. No, okazuje się, że się wkręciłem, ale nie przez to, bo potem tam gdzieś Piotrka pytałem, czy pamiętacie, że byłem w tej audycji, to nikt nie kojarzył. Nie? Więc jakby nie było to po tej linii, ale tak sobie wtedy pomyślałem i dlatego w Radiu dla Ciebie zacząłem działać. No i fantastyczny czas, bo naprawdę to była taka redakcja otwarta. Dużo ludzi do mnie się tak bardzo przyjaźnie odnosiło, co wiemy, że nie zawsze jest jakby regułą w kontekście traktowania takich nowych, nowego narybku dziennikarskiego. Twoim działką był sport, czy też jakaś publicystyka? Wiesz co, no, jak były jakieś tematy sportowe, to starałem się je robić i też kierownicy, czy ludzie po prostu nade mną w tym radiu wiedzieli, że jak coś, no to można mi te tematy powierzyć, ale no nie tylko sport, bo to jednak była taka reporterka, bo jednak Radio dla Ciebie, no to nie jest takim radiem bardzo znanym ze sportu, no i po prostu to jest takie radio tutaj regionalne, mazowieckie, warszawskie, no i oni mają dużo tematów takich, no dookoła, społecznych, tak społeczne, jak powiedziałeś, tak. Nie? Więc ja na przykład, nie wiem, też pamiętam, że potrafiłem pojechać do szpitala na Woli, na Kasprzaka, gdzie się otwierał oddział onkologiczny nowy, na przykład rozmawiałem z dyrektorem tego szpitala właśnie o oddziale onkologicznym, co to da, albo nie wiem, robiłem sondę na ulicy, to też ostatnio głośna sprawa, bo Michał Pol rozkręcał na Saskiej Kępie, że są te słupki postawili, że tak, się nie da parkować, to już wtedy też pamiętam, że bliżej Legii robiłem taki materiał, gdzieś tam w okolicach Rozbratu i tak dalej, tam jeszcze tej trasy łazienkowskiej, która była przed przebudową oczywiście wiele lat. No i tam też nastawiali słupki na tych mniejszych tam uliczkach i pamiętam, że też po prostu robiłem właśnie takie sondy z ludźmi, czy te słupki są potrzebne, czy nie. Później można było pojechać, nie wiem, do Zarządu Dróg Miejskich, który za to odpowiada, czy jakiejś tam innej organizacji. Zapytać, ile to kosztuje i zapytać po prostu, no to taka fajna szkoła dziennikarska, no bo to się zawsze tak mówi, że powinno się z dwóch stron, czy z trzech nawet przedstawiać tak ten materiał. No i z jednej strony masz tego złego w teorii urzędnika, no ale on się wypowie, powie, jakie tam ma swoje racje. Tak. Potem masz sądy z ludźmi, którzy nakrzyczą i pokrzyczą, ale też nie wszyscy, bo tam na przykład jakaś tam pani powiedziała, że bardzo dobrze, bo te słupki tylko tu stoją, samochody, nie mogę potem przejść. I taki głos też jest potrzebny. No i tam jeszcze potem ewentualnie można jakiegoś tam aktywistę też tam, powiedzmy, z opcji przeciwnej politycznej nagrać, że on tu będzie, nie wiem, na Radzie Warszawy składał interpelację. No i jakby, można powiedzieć, że cenne doświadczenia. Cenne doświadczenia, ale też fajnie to wspominam ze względów sportowych, bo no bo się wtedy właśnie z Lokalem Ząbki taka moja bliska przygoda zaczęła dziennikarska, ten sezon jak za kadencji trenera Podolińskiego. Chyba jeden z najlepszych w historii. No dla Lokalu, no to moim zdaniem najlepszy w historii. Czwarte miejsce. Trzecie nawet i tam no naprawdę niewiele zabrakło. To był sezon, kiedy GKS Bełchatów i Górnik Łęczna awansowały do Ekstraklasy. GKS Bełchatów z trenerem Kieresiem oczywiście legendarnym. Siadaj Kieryś! Tak, wtedy bracia Makowie byli, pamiętam, takimi wielkimi talentami. No a w Dolkanie, no to właściwie to niemal całą jedenastkę pamiętam, bo był albo Maciek Humerski, albo Rafał Leszczyński w bramce. W obronie był Piotrek Klepczarek, Mateusz Długołęcki, nie, Mateusz Cichocki też grał wyżej na wahadłach, był
Łukasz Cierpina, czasem Rafał Grzelak też w środku pola, nie wiem, Adrian Łuszkiewicz, Grzegorz Piesio, który przecież później w Ekstraklasie robił też karierę, potem teraz do Wilki Garwolin i wrócił. Bardzo dobrze gra. To był ten pamiętny sezon, w którym między innymi powstały Jupitery, no bo wszyscy myśleli... Jupitery były później trochę wiesz, później? Bo ten sezon 13-14, no to chyba tak dał wszystkim do zrozumienia, że Dolkan i Ekstraklasa to nie jest jakaś tam wybujała wizja przyszłości, tylko to się naprawdę może zdarzyć. A dużo się mówiło oczywiście o tym, wiadomo, że nikt nigdy tego oficjalnie nie przyzna i ja też tam nie jest tak, że stuprocentowo to wszystko tam zarzucam, czy mam w głowie, no ale były takie gdzieś pogłoski, że Dolkan w końcówce może nie wszystkie mecze wygrywał specjalnie, żeby może ten awans, inaczej, że ten awans z Ekstraklasy sprawiłby więcej problemów niektórym niż przyjemności, bo tam też dużo się mówiło, że oczywiście na własnym stadionie Dolkan nie będzie mógł grać, może na Polonii, no ale to by się z kolei nie wszystkim kibicom spodobało, bo to takie środowisko jednak bardziej związane z Legią Warszawa. No i tak ten sezon był na przeczekanie, no i później chyba, żeby rzeczywiście nie było już nigdy więcej takich podobnych domysłów czy pytań, no to te Jupitery się pojawiły. Te Jupitery się, pamiętam, pojawiły. Dlatego mówię, że później, bo one się pojawiły pół roku przed tym, jak Dolkan, no to firma Dolkan, tak. Już wiadomo, co tam się stało, czyli no, przestała funkcjonować, okazało się, że to wszystko swego rodzaju piramidą finansową i no jednak klub też to odczuł bardzo mocno. Dzisiaj gra w czwartej lidze i zresztą wrócił do rywalizacji w tej czwartej lidze później. Teraz Ząbkowia, natomiast oczywiście wiadomo, że kibicowsko też gdzieś tam ta nazwa Dolkan zawsze będzie funkcjonować. Ale no, dlatego o tym mówię, że po prostu te Jupitery się pojawiły pół roku wcześniej, no i to był taki sygnał, że rzeczywiście dalej jest teraz już tylko podgrzewana murawa, już do Ekstraklasy, tak. Można z tym stadionem, a potem się okazało, że pół roku po uruchomieniu Jupiterów stadion przestał funkcjonować, inaczej klub przestał funkcjonować, no i zostały Ząbki jako miasto trochę z tym stadionem, jak Kim Lisbach z angielskim, prawda? No i ale powiedz, ty byłeś wtedy tak bardziej związany kibicowsko, czy bardziej już też nutką dziennikarską? Jak to wyglądało? Potem to już dziennikarsko, chociaż no wiadomo, że kibicowsko zawsze też, no bo to jest chyba takie trochę... bo na przykład mam takie wrażenie, że są takie kluby, które oczywiście budzą zdecydowanie większe animozje, no tak jak jest na przykład z Legią Warszawa, że jak jesteś gdzieś tam dziennikarzem i byś się przyznawał do bycia za Legią Warszawa, no to też się musisz przygotować na dużo obelg czy wizwisk w mediach społecznościowych i wiadomo, że to nie zawsze jest przyjemne. A dużo z takich klubów, no na przykład, no nie wiem, Marcin Bożenski czy Szymon Jańczyk, tak, są z Radomia, no i też funkcjonują jako kibice tego Radomiaka, albo inaczej, nie odcinają się na pewno od tego i to jest tak jakoś bardziej powszechnie akceptowalne, nie wiem, tak samo jak Roki swego czasu, ja nie mówię, że Roki jest kibicem Wisły Płock, ale Roki tam na przykład, nie wiem, w jakiejś Wiśle, Lidze Minus wystąpił, nie wiem, w koszulce Wisły Płock, no to prędzej tam wszyscy powiedzą, o super koszulka tego, niż jakby wystąpił w koszulce Legii, tak? No tak. I tak samo trochę z Dolkanem, nie, że no to tak jednak taki klub, który jest mniejszy trochę gdzieś tu dookoła Warszawy, więc to takie można było powiedzieć wszystko wymieszane, tak, bycie kibicem, dziennikarzem, no ale później to już bardziej jako dziennikarz, no i też pamiętam, że właśnie jak klub upadał, no to przechodził w stan hibernacji, to też z trenerem Dźwigałą miałem taką ostatnią rozmowę, kiedy mówił, że już nie de facto gasimy światło i to też mi tak w głowie zostało, no bo to jednak smutna historia dosyć, że no jednak fajny sportowy projekt się przestał rozwijać, ale nie z winy klubu. Nie, no pewnie, że nie z winy klubu, no i no niestety, no jak to finansowo gdzieś tam się przestawało zgadzać, no to tak to jest wszystko uzasadnione i tutaj to jest wszystko naturalne, że tak się stało, no ale na pewno było mi szkoda, no i cóż, miejmy nadzieję, że jednak będzie jakaś próba kontynuacji, bo tamte mecze, tamte wyniki, no to będą wspominane na długie lata. No dobra, no i po tych doświadczeniach związanych z Dolkanem, związanych z pracą w radiu dla Ciebie, zakotwiczyłeś, weszło i byłeś, no można powiedzieć, jedną z pierwszoplanowych osób w czasie Radia Weszło FM. Razem współpracowaliśmy, bardzo miły czas. Jak Ty to wszystko wspominasz? No fantastyczna grupa ludzi się zebrała. Myślę, że nawet to, że my właśnie po takim czasie, po tylu latach się możemy spotkać i właściwie w ogóle nie czuć tego upływu czasu, to jest bardzo dobry dowód na to. I każdy wnosił coś innego, każdy był nieprzewidywalny i też oczywiście specyfika medium pomogła, bo pewnie pod innym szyldem nie udałoby się takiego szalonego radia stworzyć i parę takich sytuacji
na granicę albo wręcz na poza granicą, no to po prostu by się nie zdarzyło. Poza granicą normy. Poza granicą normy. Samo to, co by mogło napędzić radio Weszł FM, to wiemy do kogo kto dzwonił, o jakiej porze. Będę cię teraz pytał o sąd bohatera właśnie. Tak. I to już chyba było drugiego dnia, bo w piątek, pamiętam, radio ruszyło. Mecz chyba Górnik Zabrze, Wisła Płock, co Tomasz Denę tak kilkoma fantastycznymi terencjami się popisywał, to był pierwszy mecz. Później Legia Warszawa jeszcze za kadencji też nieodżałowanego trenera Romo Jozaka grała z Zagłębiem Lubin. I co ciekawe, wygrała ten mecz, to za kadencji trenera Jozaka nie było takie oczywiste. Doktora, dokładnie. No, więc to był piątek wieczór i potem w sobotę na drugi dzień się wydarzyło to, co się wydarzyło. Stało się to, o czym nasze wnuki będą się uczyć w szkole. Stało się to, o czym nawet już literatura pisze polska, bo pozdrawiam oczywiście Sebastiana Staszewskiego i literatura przedmiotu. I całą biografię właśnie o Sławomirze Peszce. No, dużo się działo, przede wszystkim jakby to, co i tak wypływało gdzieś tam na antenę, to pewnie wie szkoły Góry Lodowej, bo te nasze kulisy. Tak. Jak się grało w FIFA przy wielkim telewizorze, albo się nie grało w FIFA, bo akurat nie trzeba było wstać do stołu, no to też było fantastyczne i fajnie, taka młodzieńcza energia, która myślę, że też pomogła gdzieś tam mi się ośmielić w niektórych momentach, ale fajnie było to wszystko przeżyć, też był ten wyjazd integracyjny potem do Żelechowa, który tak wszystkich zacieśnił. No i też tak, ja zawsze to podkreślałem, że Stanu ma rękę do ludzi, i potrafił zbudować taki zespół ludzi z zupełnie różnych środowisk, z różnych światów i według mnie to wypaliło. Oczywiście no, nie przetrwało próby czasu, bo wiadomo, Excel jest nieubłagany. Ja też jestem zdania, że Polska nie jest jeszcze gotowa na pełno jak gdyby dobowe 24-godzinne radio sportowe w dobie YouTube'ów, w dobie podcastów, w dobie tego, co się obecnie dzieje, bo reklamy, jeśli chodzi o reklamy, to się nie spina. Ale wydaje mi się, że kawałek tego tortu udało nam się zjeść. Nie, no zdecydowanie i na pewno Stan miał rękę do ludzi i jakby też absolutnie się nie boi dawać szansy tym właśnie młodym ludziom aspirującym do miana dziennikarza. I też trzeba mu oddać to, że wiadomo, różnie go tam ludzie oceniają, ale też jest mimo wszystko dosyć cierpliwy, bo pamiętamy dużo różnych wpadek, a tak naprawdę nie jest tak, że on zwalniał ludzi lekką ręką, tam się jednak trzeba było z nim pokłócić, trzeba mu się było też samemu trochę na to zdecydować. Czasami ktoś do zamrażarki może dość, tak, no zamrażarka była grana, no ale no choćby tak, no pewnie się nie obrazi mój serdeczny przyjaciel, jak tam jego przytoczę, Samuel Szczygielski, no miał kilka takich wpadek, gdzie pewnie już spektakularnych w dosyć innych redakcjach to już byłby wyrzucony, no a jednak Stan miał do niego dosyć dużo zaufania i to chyba też było spowodowane tym, że jednak Samuel to jest też przy swoich tam wielu wadach, to jest bardzo przebojowy, błyskotliwy i jest takim człowiekiem, który nie boi się czasami zadawać trudnych też pytań i jest takim człowiekiem odważnym, co w tej branży jest myślę, że bardzo istotne, bardzo ważne i jest kimś takim, który no, ma w sobie takie cechy tego najlepszego reportera, czyli jak cię wypchną drzwiami, to wyjdziesz oknem i ja sobie tą taką otwartość i przebojowość Samuela bardzo cenię, bo myślę, że parokrotnie też no znowu to słowo padnie, ale myślę, że dobrze to odzwierciedla ośmielić, tak? Że też mnie parę razy ośmielił, no bo nie wiem, jak widziałem, że no najlepsze osoby Samuel ściągał do radia, tak? No nie wiem, Witold Bańka przecież, minister sportu, nie wiem, Sandrę Kubicką zapraszał choćby, tak? Ale no, to też, wiemy dlaczego. No wiemy dlaczego, ale no to dosyć duże nazwisko, tak? Już wtedy, a teraz pewnie jeszcze większe. Przepraszam, czy znacie Sandrę Kubicką? Proszę o informację. Tak. Ja znam. Zwłaszcza jak znacie osobiście, no. Ale tak. To w sumie już nie będzie karta przetargowa, bo Samuel też poznał osobiście. Ja tylko ostatnio dodałem tylko, że schudła trochę. Tak. No, ale tam jeszcze wiele, wiele innych znanych osób by się nazywało. Bartosz Kurek, który przychodził jakoś... Kapitalnie wypadł. Tak. I co ciekawe, on słuchał radia, był na bieżąco. Tak, i on przychodził na świeżo po tym, jak został wybrany sportowcem roku, więc to też miało tam swoje znaczenie. Jakby, no, w jaki sposób właśnie Samuel działał? No, ktoś by pomyślał, głupek, tak? No, ale to czasami trzeba, jakby inni myślą o tobie, że jesteś głupi, a to jest tak naprawdę duża mądrość i odwaga. No, bo nie wiem, poszedł po prostu Samuel na bal mistrzów sportu. Czy gdzieś... ja nie powinienem tam skręcić? No, mógłbyś skręcić, ale jak pojedziemy dalej, to też tam potem jak skręcimy będzie to dobrze. Wspaniałe. Także to nie jest tak, że już teraz tylko na Zambrów, nie? Jeszcze Zambrów i na Białystok. Tak, na Białystok.
Natomiast, no co, po prostu był na balu mistrzów sportu i gdzieś tam tego kurka zagadał, że słuchaj, bo ja tu z radia mamy tego, no i tak się dogaduje tematy. Czasami ktoś by myślał, nie, no po co byś podchodził, przecież to prywatne, tego, no nie, trzeba czasami przełamać. Teraz. Ale wspomniałeś o tych właśnie młodych gniewnych i ty chyba w duecie z Samuelem, no bo były takie, nie ukrywajmy, duety, no tak jak Leszek jest z Olkim, ja byłem przez lata w duecie z Lordem, to... Ty, jeśli chodzi o tych młodych gniewnych, z Samuelem fajnie chyba się uzupełnialiście. Tak. Nie, no bo to też, no ja mogę powiedzieć Samuelu, że to jest właściwie taki mój przyjaciel już po tych kilku latach, a w branży nie jest łatwo takich ludzi. No bo też się dużo poznaliśmy prywatnie, ja znałem jakieś tam jego problemy, on znał moje bolączki, czy też problemy. Ciężko buty kupić, bo to wiesz, duże stopy. No, tak, ciężko buty, stopy, wiadomo, wielka stopa. Ale no to też była taka właśnie... praca, że tam no, życie prywatne się przenikało z tym życiem, nazwijmy to zawodowym. Ale dlaczego? Bo dużo czasu spędzałeś w pracy. No bo były nienormowane godziny pracy, praca w weekendy, pod dużym ciśnieniem, tak, ze strony przełożonych. Ale to oczywiście też i rozwijało, tak, stymulowało do bycia takim podkręconym. No mówię, no Samuel, jak widziałem po prostu, jakich on ludzi ściąga do tego radia, no to trochę to funkcjonowało potem u mnie na zasadzie, no kurde, no skoro on może, to dlaczego ja nie spróbuję? No i potem na przykład też się udało, że Artur Barciś był na moje zaproszenie w radiu w poranku. Karol Strasburger, też już takie postacie z pierwszych stron gazet. Nawet skontaktowałem się z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim w pewnym momencie i rozmawiałem z nim 2 czy 3 razy, czy przyjdzie. I on nawet był chętny, no ale później jakoś się kontakt urwał. I to nawet była taka fajna historia, bo to nawet właśnie Krzysztofowi Stanowskiemu Stanowi zaimponowało. W pewnym momencie tak w redakcji, że wszystkich tak po prostu do mnie podszedł i tak Wojtek, bo ja słyszałem, że to Aleksander Kwaśniewski próbujesz ściągnąć do radia. No tak. No jak ci tam idzie? No gadałem, no jest szansa, nie? To jak ty to zrobiłeś, nie? No zdobyłem numer i zadzwoniłem. Aha. I wiesz, i masz, i taka wiesz, no prosta odpowiedź, nie? Że po prostu udało się jakoś ten numer zdobyć i pamiętam nawet tak pierwszy raz tam dzwoniłem, bo to zawsze są takie myśli, że nie, no dobra, tam pewnie może to jest zły numer, to gdzieś tam Kwaśniewski, nie? Tak sobie leżałem na piłce gdzieś tam po prostu w naszej redakcji, no i tak trzeci sygnał, czwarty sygnał i tak słyszę, halo, nie? Żeś tam głos rozpoznał i tak od razu powiem, dzień dobry panie prezydencie, witam serdecznie. I masz potem takie w głowie coś, że no, panie prezydencie czy panie mecenasie, to się zawsze tak mówi do ludzi tak gdzieś tam żartobliwie, że kupli, a to no, naprawdę, rozumiesz, z prawdziwym prezydentem, nie? Tytuł dożywotni. Tytuł dożywotni. No i pamiętam też z Samuelem mieliśmy taki fajny poranek z Hubertem Urbańskim, kiedy on go ściągnął też do radia i no, też pamiętam, że Samuel mieszkał w miarę niedaleko, bo... Tu w prawo? Tak, tu w prawo. Na Rembertów. Tak, bo ja jestem Ząbek, tak? Samuel mieszkał na Pradze, niedaleko Dworca Wileńskiego. To też się na przykład zdarzało, że jeździliśmy na poranki razem i też oczywiście sporo nerwów, bo nie zawsze był na czas na tym miejscu mówionym. No tutaj też ta S8 jest często zawalona mocno. No jest na S8, ale bardziej mi chodziło, że jak się umówiliśmy na przykład z Samuelem gdzieś tam, no nie wiem, na 7 był poranek, słuchaj, umówiliśmy się tam na rogu Inżynierskiej i Wileńskiej, tutaj będzie też prawo, tak, więc jakby z tego pasa nie zjeżdżę. I ten, to pewnie chwilkę w korku postoimy, bo tu jest właśnie zjazd z trasy na tak, tutaj tak, te Włościa. Tej tak by powiatu wołomińskiego. On pierwszy i nie ostatni się umawiał na daną godzinę. Tak, umówiłem się z nią na dziewiątą, tak. Więc nie, no mnóstwo jakichś tam przygód też wyjść wspólnych i jakoś tak no, złapaliśmy po prostu wspólny flow. Język, tak, flow. Dużo też takiego zrozumienia i chyba takiego poczucia, że można być po prostu sobą, tak w sposób zupełnie niezakłócony, że nie musisz nikogo udawać. No najlepszy kontakt z ludźmi mam wrażenie łapiesz po prostu jak czujesz, że możesz, nie wiem, wszystko zrobić, tak? I nawet jak nie jesteś pewny, czy to jest dobre, no to oni ci to po prostu jakoś albo wybaczą, albo obśmieją. Tak jak w związku, no wchodzisz no. Już na ten etap, że pod kołdrą na przykład może być tak zwany balejarz, tak. Balejarz, tak. I z Samuelem, może nie podkołdernik, ale na pewno wiele nas rzeczy połączyło. Jadowity. Podkołdernik jadowity. Podkołdernik jadowity, no. No dobrze, Wojtku, ale jesteśmy przy tym radiu. Wszystko się tam fajnie układało. W końcu radio przestało istnieć, ale ty jak gdyby osobiście, personalnie szedłeś do przodu i się rozwijałeś. No i w pewnym momencie, już jak mnie nie było, ale też widziałem twoją aktywność medialną, zacząłeś pojawiać się w kanale sportowym, no bo w ogóle pojawił się kanał sportowy. I tutaj chciałem zapytać o twoje odczucia jak to, bo wiele osób mówi, że no to nie było to takiej idylii na początku, że była delikatna kanibalizacja, no bo okazało się, że w jednym miejscu, w jednym studiu trzeba było realizować formaty dla dwóch różnych podmiotów. Niekiedy
no, dochodziło do zgrzytów, bo no, doba nie jest z gumy. Zdecydowanie tak i oczywiście to nie było łatwe funkcjonowanie, ale to myślę, że też jak ktoś jest, jak ktoś popracował po prostu kilka lat, weszło, to nie ma dla niego rzeczy niemożliwych związanych z dobą i nie zawsze to łatwo przyjmuje, ale to też jest jakaś taka nauka, no to też jakby sprawia, że masz większą wartość jako pracownik i ja tak ogólnie patrząc na kanał sportowy, zawsze będę wdzięczny i uważam, że to strasznie pomogło i mi się wypromować i też zdobyć nowe doświadczenia, dlatego będę też zawsze wdzięczny Krzyśkowi Stanowskiemu, no bo to za jego gdzieś tam wstawiennictwem ja ten swój program Football Bloody Hell tam zacząłem prowadzić niemalże od początku kanału sportowego, bo to była audycja po prostu wcześniej nasza radiowa. I część tych audycji też przeszło. No tak, tak. I Football Bloody Hell była jedną z nich. Też fajnie się udało ułożyć wtedy współpracę z Jarkiem Kolińskim, który już jak zaczęliśmy robić ten program. Pozdrawiamy Jarka. Pozdrawiamy Jarka zdecydowanie, bo Jarek to też jest jedna z najporządniejszych osób w tej branży, tak uważam. Z tych oczywiście, które poznałem, bo to żeby nie było, że już całą branżę znam, no, jeszcze nie, mam nadzieję, albo może... Zawsze Jarkowi zazdrościłem jednego, no? Że nie może przytyć. No tak, tak. Chciałbym mieć tą cząstkę, ten pierwiastek, tak. Także Jarku, pozdrawiamy gorąco. Tak, a też w sumie jesteśmy, Jarek się pewnie nie obrazi, jak wspomnę, w okolicach Jarka, bo Jarek jest z Kobyłki, więc też tutaj jakby... Wicher Kobyłka. Tak, gdzieś się na tym tle nawet połączyliśmy i uważam, że też mnóstwo fajnych wspólnych programów zrobiliśmy. Jak ty odebrałeś w ogóle to, bo pojawiły się nagle no, wielkie nazwiska, no bo nie ukrywajmy, no Tomek Smokowski, czy Michał Pol, czy Stanok, no wiadomo, z nim współpracowaliśmy wcześniej, czy Mateusz Borek, właśnie Mateusz Borek głównie, on chyba tą rozpoznawalność miał na najwyższym poziomie telewizji. No jak ty przestawiłeś się, można powiedzieć, z rytmów weszło na współpracę z takimi nazwiskami, no które nie ukrywajmy, no jeśli chodzi o polską scenę medialną, sportową, no to są... Topowi gracze. Zdecydowanie. No, fantastyczne doświadczenie i mi to gdzieś tam też pomagało jeszcze budować pewność siebie i było dla mnie bardzo pozytywne, że no, byłem też dobrze oceniany tak, przez tych ludzi, no bo wiem, że no, Smoku był, dopóki nie przyszedł Maciek Sawicki, takim formalnym, nieformalnym prezesem, no to też jakby mieliśmy kilka rozmów, jak zacząłem prowadzić Football Bloody Hell i też jakby bardzo się cieszył, że ten program jest, mówił, że fantastycznie to wychodzi. Mateusz Borek też jakoś tak mam wrażenie, że mnie polubił, zaakceptował też parę razy tam opowiadał, że ceni moją wiedzę, więc Michał Pol oczywiście też bardzo taki człowiek jowialny, taki, który jest otwarty, który jest też radosny i sprawia wrażenie kogoś, kto taką bardzo pozytywną aurę wokół siebie roztacza. No i to było fajnie funkcjonować i oczywiście może te kwestie kanibalizacji czy tego, że gdzieś tam no, w rejwach, bo już niemalże jak na bazarze ząbkowskim, no to jest jedna rzecz, ale to mi nie przeszkadzało jakoś tam wybitnie, no bo ja starałem się z tego czerpać jako no, młody, początkujący dziennikarz i tak jak mówiłem, no cieszyłem się, że Krzysiek Stanowski po tych tam kilku latach pracy weszło, no uznał, że na tyle jestem dobry, pracowity i się bronię, że można mnie wpuścić do takiego poważnego projektu i to naprawdę kanał sportowy, tak samo jak też te produkcje Weszło TV, typu Liga Minus czy quizy, tak, no to moment, jak te quizy się zaczęły w trakcie pandemii, najpierw Mietek to rozpoczął, później Paweł Paczu to kontynuował, no to też mi przyniosło na pewno większą rozpoznawalność dziś na rynku i to jest dosyć istotne, tak, później, żeby się rzeczywiście poruszać i to też na pewno mogło pomóc później, jak zastanawiałem się nad tym, co może być ze mną, jak już właśnie radio upadało, więc nie, no kanał sportowy, to, że się pojawiła taka okazja, to jestem wdzięczny gdzieś tam niebiosom i też ludziom, którzy mi dali szansę i jak wiadomo, to też zasługa mojej pracy, no bo to taki był fajny zbieg okoliczności, szczęśliwy w sumie, bo jednak to nie była wcale taka oczywista sprawa, kiedy zaczynało się radio, że po kilkunastu miesiącach tu pojawią się takie wielkie nazwiska i tak naprawdę już poważny projekt medialny. Wojtku, mówiliśmy o komentowaniu. Komentowałeś Weszło, piłkę, skoki, no a teraz odnalazłeś się w Viaplay, no, można powiedzieć w gigancie. No tak jakbym wymienił tych największych graczy na rynku, no to oprócz Canal Plus i Polsatu, no to jest to chyba jedna z największych telewizji, która wykupiła spory kawałek tego tortu, jeśli chodzi o prawa telewizyjne. No i jesteś tam komentatorem piłki angielskiej. Oczywiście jesteś specem od wyspiarskiego futbolu. Jak to oceniasz z perspektywy czasu? Znalezienie się tam to chyba takie trochę spełnienie marzeń, no bo robisz to, co lubisz, ale przede wszystkim w tym, w czym się specjalizujesz, czyli
piłce angielskiej? No zdecydowanie, jak od razu gdzieś tam usłyszałem, że będzie się zmieniał nadawca rozgrywek z Canal Plus na Viaplay, też to się zbiegło właśnie z tym, że radio się zamykało, no to stwierdziłem, że warto tam jakoś się wkręcić, warto uderzyć i warto spróbować powalczyć o marzenia, tak jak powiedziałeś. Był casting? Jak to wyglądało? Nie, no ja po prostu napisałem... Cześć, to ja, Wojtek Piela. Napisałem maila do Pawła Wilkowicza, który jest szefem redakcji. Po pewnym czasie tam zadzwoniłem do tego Pawła, bo to też tak samo jak trochę było z Weszło, że Samuel właśnie... Tu w prawo. Tak, możemy tutaj w prawo skręcić. Bo z Samuelem się znaliśmy, to tak jeszcze może nawet do powiedzenia chwilkę do tych poprzednich moich opowieści, że znaliśmy się z Samuelem już wcześniej, przed Weszło, nawet jeszcze tutaj na Dolkanie Ząbki się parę razy spotykaliśmy i Samuel mi też mówił, że nie, no to musisz tam wysłać maila do Stana, gdzieś tam wiercił dziurę w brzuchu, bo ja tak nie do końca wiedziałem, czy chcę, bo wtedy jeszcze byłem na studiach i tak dalej, to prosto będzie. I ten, mówi, wyślij maila, ale to ja ci dam numer do Stana, to zadzwoń, bo to jak wiesz, napiszesz maila, to tam miliard maili, to tam nawet może cię zobaczyć, zadzwonisz, to już ci zapominasz. Tak samo trochę było z Pawłem, że no wysłałem maila, ale też od razu zadzwoniłem. No później też jakoś tam się spotkaliśmy, dogadaliśmy się, no i jakby kiedy już tam radio się zamknęło, czyli w okolicach kwietnia zacząłem tam działać. No fantastycznie, no powiem szczerze, że też możliwość robienia wywiadów z ludźmi właśnie z Ligi Angielskiej, czyli no nie wiem, Erlingiem Haalandem miałem okazję porozmawiać w tym sezonie, z Bukayo Saką. Wiadomo, że to są takie rozmowy gdzieś chwilowe, tam trzy pytania, cztery Ale piękna sprawa. I koniec. Natomiast już też są takie czasami wywiady nieco dłuższe, 10-minutowe, no i tam na przykład z Patrykiem Vieirą, no to sobie myślisz, wow, no to jest Patryk Vieira, tak, no, który był trenerem przez Crystal Palace. Zawsze się pocił. Wszyscy mówili, że to pocił, on miał jakąś tam chyba maść. No mógł mieć, akurat o tego nie spytałem, ale no... Wiem, ale wiesz, że miał taką zawsze Tak. No, albo dużo biegał też po prostu. Że w prawo? Może być, tak, może być tutaj. Dobrze. W prawo. Dodajmy, że jesteśmy tutaj blisko Twojego osiedla. Tak, na lewo jakbyśmy skręcili, to byśmy pojechali na moje osiedle, na moje boisko, gdzie chciałby się powiedzieć, że strzelałem dużo goli, ale więcej broniłem, bo byłem na bramce i może też niektórzy powiedzą dlatego, że byłem gruby, chociaż ja oczywiście uważam, że byłem po prostu nienachalnie, nienachalnie szczupły. Tak. No dobrze, ale jesteś w Viaplay, to jest praca stricte telewizyjna. Powiedzieliśmy o radiu, że miałeś doświadczenie, ale to jest zupełnie inna specyfika. No to prawda, tak. I ja aż tak wielu tych doświadczeń z kamerą jeszcze nie miałem. Tu będzie na lewo, zgodnie z pierwszeństwem, jak zresztą Nie miałem aż tak wielu doświadczeń z kamerą, nie byłem jeszcze jakoś tak strasznie w terenie i tak dalej, bo tam bardziej mnie to komentowanie pociąga i powiedzmy uczę się montażu też i takich materiałów, bardziej korzystając z tych naszych baz, które mamy. No jest inna specyfika, ale no to jest coś, mam wrażenie, że z każdym skomentowanym meczem czułem się po prostu pewniej. No i też kiedy, nie wiem, na przykład no mogłem skomentować Liverpool, czyli klub, któremu kibicowałem od dziecka, to będzie na lewo, wiesz, na tym rondzie. Z każdym skomentowanym meczem mam wrażenie, że było łatwiej, też ekipa jest bardzo dobra, taka raczej wspierająca, wszyscy są tą ligą angielską bardzo zajarani, bardzo są wkręceni w to. I myślę, że to też zdecydowanie pomaga, dlatego no, cieszę się, że w miejscu, w którym jestem, mam nadzieję, że po prostu ten pierwszy sezon to zbudował taką podbudowę do tego, żeby rozwijać się jeszcze bardziej. A jak odbierasz samą Viaplay? No bo tak w środowisku mówi się, że to jest jednak no, duży gracz, można powiedzieć nawet gigant. No patrząc po tych inwestycjach, tak, i patrząc po tych prawach, które udało się zdobyć, no to trudno nie mieć takiego wrażenia, bo też teraz też jeszcze się pojawia Formuła 1, która przecież ma bardzo wielu fanów w Polsce, tu będzie na prawo. Bo Aldona chociażby teraz jest tam czołową ekspertką. Przeszło, no dużo przeszło dziennikarzy właśnie z Eleven, no ale to jest jakby też naturalne, no bo oni są najlepsi po prostu. Tak samo jak było gdzieś przy Premier League, że z Canal Plus przecież dużo ludzi przeszło. Więc no tak na to wygląda, że jest to dopiero etap rozwoju i że przed Viaplay na pewno fajne miesiące, być może i lata. No i sam jestem ciekaw, jak to się rozwinie, chociaż te najważniejsze prawa, czyli do Ligi Angielskiej, są zaklepane na lewo. Prosto tutaj jeszcze możemy pojechać, tak, tu możemy prosto. Te najważniejsze z mojego punktu widzenia prawa są zaklepane i to mnie przede wszystkim cieszy. No to jeśli chodzi o Viaplay, zamykamy ten rozdział, życzymy Ci powodzenia, będę śledził Twoje poczynania. Przejdźmy do takich bardziej kwestii związanych z prywatnością. Jesteśmy w wygodnym aucie, jeździmy sobie już trochę, kawał fury, można śmiało jechać na wakacje, jeśli chodzi o tą VIP-owską Toyotę. Jak u Ciebie wygląda kwestia motoryzacji, bo pamiętam, że swego czasu chyba też Toyotą przyjeżdżałeś. Nie? To Fordem. Fordem przyjeżdżałem. Fordem. Fordem Mondeo, ale to tak, to był samochód
pierwszy, którym jeździłem. No ale typowa, typowa historia taka, że udało się nieco łatwiej to załatwić niż niektórym, bo po prostu to był samochód, którym tata przestał jeździć i stwierdził, że może mi go dać do jeżdżenia. No parę razy go tam obtarłem oczywiście, bo to wiadomo, trudno nauka, też samochód był trochę spory. No ale fajnie, no zawsze było łatwiej, tutaj okularki chyba poleciały, tak? 800 euro. 800 euro. Dobrze, że tylko. Teraz już mam Fiata Punto, bo jednak ten samochód poprzedni się zaczął trochę psuć, częściej stwierdziłem, że już trzeba wymienić. No jakoś tam nigdy strasznie wybitnie motoryzacyjny nie byłem, ale mam dużo kolegów, którzy są i zawsze gdzieś tam rozmawialiśmy dużo na ten temat. Myślę, że to bardzo pomagało też, żeby Ząbek się jednak dostawać na Mokotów do redakcji też dawnej weszło, bo to jest bardzo dobry dojazd wszędzie. I jesteśmy w Ząbkach, ale Ty jesteś znany nie tylko w Ząbkach, ale również na Targówku. Były kiedyś takie legendy, że nawet ludzie... Tu możemy skręcić, tak, tak. Że nawet ludzie, jak Cię widzieli, to schodzili z chodnika. Ale muszę Cię zapytać, no bo Wojtek, Ty też nie ukrywasz, no kiedyś byłeś wicekrólem praskiej Ligi Ministrantów. No, tutaj na prawo będzie. Jak to nie, się muszę padło? Tu muszę zdementować. Zdementować. Bo, tak, okay. Jakby królem do króla strzelcem było daleko, bo tam jednak też poważni zawodnicy grali w poszczególnych drużynach. Ja byłem jedynie to, co osiągnąłem, to ostatnia runda przed rozwiązaniem drużyny barawialnej, bo już potem wszystkim się przestało chcieć, tutaj też możemy na prawo, to wtedy zrobiłem taki najlepszy wynik strzelecki, strzeliłem 4 gole przez rundę, no i zaowocowało to tym, że od rundy wiosennej zacząłem treningi z różną KTS weszło, więc zostałem gdzieś wypatrzony w lice praskiej, ministrackiej i zacząłem grać właśnie w weszło. No ale tak, no to też tutaj będzie na lewo, tak, no byłem od pierwszej komunii świętej ministrantem, no jakoś tak też się wkręciłem w cały ten ruch, bo dużo było rozgrywek też piłkarskich, jakichś takich aktywności, no, dookoła kościelnych, nazwijmy to, i bardzo dobrze to wspominam, bo też wiele przyjaźni, wiele znajomości tam zawiązałem takich do dziś i myślę, że na całe życie. No właśnie. Jesteś osobą, można powiedzieć, uduchowioną. To nie jest popularne w obecnych czasach. Bo... Staram się być, wiesz co, no bo to też jakby wiadomo, że życie stawia przed nami jakieś tam wyzwania, no ale uważam, że jednak no, kwestie wiary są też gdzieś mocno indywidualne i jakby ja tam nikogo nie chcę katolicyzować, no nie wiem, czy gdzieś tutaj staniemy, bo widzę, że brama zamknięta. Na chwilę staniemy. Ale wejść możemy, bo jest furtka uchylona przynajmniej, to nie wiem, czy będziemy wchodzić, czy nie, ale tu widzę, że na tym boisku tutaj obok stadionu dzieci biegają, czyli na rybek tak. Rośnie, młode kadry się szkolą. No, Dozbud Arena obecnie. Tak, to tu się wszystko działo. Piękne miejsce, wielokrotnie byłem, wielokrotnie moje drużyny grały, ja też sędziowałem. Piękny Korty. Obiekt. Nie, no to teraz jest tu absolutnie wszystko. Kiedyś w dawnych latach, kiedy moje drużyny, pamiętam, graliśmy baraż tutaj o wejście do Ligi Okręgowej. Ojej. W sezonie 2010 z Legionem Warszawa. Jest nawet gdzieś tam... To wtedy paru tych afrykańskich zawodników. Tak. I pamiętam, że wtedy jednym ze strzelców był Olalekan Temitayo Fayoze, legenda. Uwielbiałem, jak Bosu zawsze te nazwiska wymieniał bez mrugnięcia oku. Tak, no, albo Samuelson Odunka Czokuma. A to znany już trochę bardziej. Znany zawodnik Odunka, jak tak. Najbardziej. Grał u Leszka Ołzińskiego. Tak. U Leszka Ołzińskiego. To na lewo, wiesz, wracamy. Także no, piękny czas. Pamiętam, jak tą właśnie aleją, którą tutaj teraz przejeżdżamy, tak zwaną aleją drzew, Robert Podoliński właśnie przyjeżdżał. Oj, zdecydowanie. Na swoje mecze, treningi. Nie no, fantastyczna postać i też bardzo trenera lubię. Pamiętam, jak odchodził do Krakowi, to wtedy naprawdę się uważało z tego Drukanu, że to jest bardzo duży talent trenerski, bo on zaczął wprowadzać te ustawienie z trójką obrońców tak. Jeszcze nawet wcześniej niż Raków, Marek Papszun, do którego też gimnazjum za chwilę podjedzie. No właśnie, jedziemy do wyjątkowego miejsca. Tutaj na prawo, wiesz, możemy na prawo. Nawet, tak, możemy na prawo. Jakbyś mógł powiedzieć słowo na temat tego gimnazjum, no bo teraz ja myślę, że z biegiem czasu tutaj niektóre ekipy z kamerami będą przyjeżdżały i robiły reportaże na temat Marka Papszuna, bo to jest wyjątkowa sytuacja, bo trzeba powiedzieć o dwóch kwestiach. Pierwsza kwestia to jest taka, że Marek Papszun łączył... W lewo? Tu na lewo, tak. Na lewo. Łączył ze sobą funkcję WF-isty tradycyjnego z historykiem, bo co ciekawe jest po studiach historycznych, a prawda. Z drugiej strony bardzo długo łączył trenowanie drużyn i jeszcze nawet w czasach drugoligowych w Rakowie łączył bycie nauczycielem z byciem trenerem. To prawda, ja właśnie tak kojarzę, że on chyba dopiero właśnie jak tam do Rakowa odszedł, to tutaj się już z tym środowiskiem... Prosto? Tak, tu na lewo, wiesz, tu na lewo. Się dopiero gdzieś tam rozstał, no bo już po prostu jednak odległość była zbyt duża, ale jeszcze jak trenował Świt Nowy Dwór choćby wcześniej, to chyba to łączył z pracą nauczyciela.
No bardzo to jest wszystko wdzięczne pod ewentualne materiały i tu na rondzie zawrócimy, pojedziemy dołem tunelem. Zresztą też jedna z ważniejszych inwestycji miasta. Ale ty tak kojarzysz i pamiętasz jak gdyby trenera z tamtych lat szkolnych? Wiesz co, pamiętam, no oczywiście, że pamiętam, mówię, no nie był to mój WF-ista taki bezpośredni, więc nie, na przykład nie powiem, jakie mi oceny wystawiał, pewnie byłby srogi strasznie. Ale miałeś z nim historię? Historii nie, no miałem tyle co, no to po prostu pamiętam, że był w kadrze pedagogicznej, no i mieliśmy zastępstwa czasami z nim na WF-ie, no bo to tak się zdarza, tak, no że twój nauczyciel nie może przyjść czy coś, no to zastępuje go inny. No i wtedy pamiętam, że chodził, nie wiem, w koszulkach Śląska Wrocław na przykład po szkole, zastanawialiśmy się, czym to jest w ogóle spowodowane, bo przecież no, raczej tutaj kibicu Śląska Wrocław nie uświadczysz, ale wtedy Śląsk Wrocław był na przykład mistrzem Polski w 2012, więc pamiętamy, że może tak stwierdziliśmy, że kibic sukcesu po prostu, ale Śląska Wrocław to jedna rzecz, a druga, że w Polonii Warszawa też w koszulkach zdarzało mu się chodzić i to tak chyba wszyscy odbierali, że to jest mocny charakternie gość, no bo jednak wszyscy za Legią, albo większość przynajmniej w gimnazjum czy w Ząbkach, a Marek Pawszą się tego nie obawiał. No i pamiętam, że na przykład na turnieju piłki nożnej, jak mieliśmy, kiedy byłem w koło urzędu, sobie przejeżdżamy z Ząbkowskiego, tak nawiasem mówiąc, koło urzędu, którego teraz włodarzem jest pani Małgorzata Zyśk, która była w tamtych czasach dyrektorem gimnazjum. Więc jak to właśnie takich materiałów różnego rodzaju, czy prasowych, czy wideo, to jest bardzo ładna, ważna koincydencja, bo po prostu wystarczy swoją burmistrzu mówić, ona na pewno chętnie o pomoże. O trenerze Papszunie opowiem. Prosto? Wiesz, nie, tutaj na lewo, wiesz, tutaj będzie na lewo. Lombard jest, także można. Wszystko jest. Spieniężyć. I pamiętam, że on na tych turniejach piłki nożnej był sędzią na przykład. I pamiętam taki mecz, jak kiedyś przegraliśmy 0-3, moja klasa z klasą A, gdzie był choćby Przemek Szulakowski, który tam później też nawet teraz właśnie w Ząbkowi grał w czwartej lidze. No parę takich chłopaków, no to była taka klasa uznawana za sportową, bo nawet nie pamiętam, czy ona miała profil sportowy, ale tam było najwięcej sportowców. To ta szkoła? Nie, na prawo jeszcze. To jest podstawówka dawna. Okay. Znaczy dawna i obecna. A tam, gdzie teraz pojedziemy, to jest właśnie dawne gimnazjum, obecne po prostu do budówka podstawówki, no bo to trzeba było... To jest chyba nawet pierwszeństwo, z tego skojarzę. No i ten, i... A tu pan jedzie z otwartym bagażnikiem, nie wiem. Bo to widzisz mu... Wietrzy. Pani bardzo ładnej sukience różowej. Tak, wietrzy. No. A pani wietrzy, czy pan? Pan wietrzy. Okay. Pani, jasne. Pani ma bardzo po prostu ładną sukienkę. No i pamiętam, że przegraliśmy ten mecz 0-3, ale wcale nie musieliśmy przegrać, bo ja byłem bramkarzem i przepuściłem gola bezpośrednio z autu. No i Marek Papszą się zastanawiał, czy go uznać, czy nie, bo bezpośrednio z autu nie można, tak. Ale jak ktoś dotknie, to można. No i w końcu niestety z niekorzyścią dla mnie uznał, że ja dotknąłem tę piłkę, no i skompromitowałem się. No i tu jesteśmy pod tą szkołą, więc można na lewo tutaj skręcić. Tu na lewo, bo tu jest parkingżyk taki. Tu też jest boczne boisko takie, gdzie ja jakichś orlików sędziowałem. Tak. Jest tutaj boisko. Bardzo ładna szkoła. Jest młodzież, tak, to jest właśnie... Czyli można powiedzieć, że tutaj kształtowała się... Tak, tu Marek Pawszon... Wiedza tajemna Wojtka Pieli. To kształtował też swoje umiejętności pedagogiczne, wychowawcze, które później w szatni również się przydają. No i też dużo bardzo fajnych wspomnień. Czyli tu 6 lat. Nie, tutaj 3. No, gimnazjum były 3. Potem 2009, Podstawówka była inna. Do podstawówki chodziłem do jedynki, do Ząbek, czyli po drugiej stronie torów, bo tam to jest jakby taki mój rejon, no ale tutaj się potem do gimnazjum przeniosłem, bo też rodzice uznawali, że do jedynki najwięcej za dużo bandytów chodzi po prostu, tak jak ja bym był bardzo grzeczny, no i stwierdziła, że trzeba mnie odsunąć od tego z towarzystwa, ale to tylko pomogło, że tak powiem, tak w takim stopniu z jednej strony się udało, ale z drugiej nie, bo oczywiście z kolegami się po szkole cały czas spotykają, także tak to wszystko się układało. Okej, jesteśmy przy twoim życiu prywatnym. Teraz pracujesz troszkę w innych godzinach, można powiedzieć, jeśli chodzi w porównanie do Weszło, bo wtedy rzeczywiście ten, można powiedzieć, limit godzin był mocno taki, nie był kalendarzowy, tylko był taki luźny, powiedzmy. Płynęło się z nurtem. Tak. A teraz bardziej masz to uporządkowane? Zdarza ci się, że masz chwilę dla siebie? Wiesz co, no tak, no staram się o to wszystko dbać, chociaż nie jest łatwo, bo to jest na pewno taka branża, w której... Musisz oglądać mecze, no. W której nigdy do końca to twoje życie nie będzie uporządkowane. No i właśnie, to oglądanie meczów niby to jest przyjemność, ale to jest z jednej strony twoja praca, no i przede wszystkim weekendy, tak, że jednak dla zwykłych ludzi, też dla wielu moich znajomych, no to jest czas, kiedy oni mogą właśnie się odstresować od swojej pracy, kiedy jest dużo spotkań, zwłaszcza w tym okresie letnim, na różnego rodzaju grilla albo Coca-Colę i też jestem gdzieś tam zapraszany, czy jesteśmy zapraszani z narzeczoną. No a nie możemy, no bo Kasia, i to jakby też
fajnie, że udało się właśnie no, taką narzeczoną znaleźć i taką osobę, która pracuje też przy no piłce, przy sporcie, bo, no bo ona to łatwiej rozumie. Tak? Ja mam wrażenie, że właśnie taką być może podstawą często konfliktów, które się zdarzają i mam nadzieję właśnie z naciskiem słowa zdarzają, a nie będą normą, gdzieś tam dziennikarzy ze swoimi partnerkami, żonami, czy odwrotnie, tak? No też kobiet, które przecież są dziennikarkami, no to jest to, że na dłuższą metę trudno zrozumieć tej drugiej połówce, że na przykład na 3-4 weekendy, 3 z 4 weekendów w miesiącu cię nie ma, albo nawet na 4 po prostu, tak? I wiesz, i jeszcze potem jakieś tam się pojawiają sprawy związane z posiadaniem dzieci, czy coś takiego, no to później też to wychowanie i tak dalej. A tutaj nam się jakoś udało zgrać, no ale to jest na pewno trudne złapać ten balans, bo też to przygotowanie do meczów, ja się tego uczyłem przez cały ten rok, komentowanie i tak dalej, ale no, trzeba o to dbać, staram się i choćby ten jeden dzień wolny w tygodniu, jak się zdarza, no to staram się naprawdę go wykorzystać bardzo dobrze, no z tym, że to zazwyczaj jest na przykład, nie wiem, środa, a niekoniecznie, nie wiem, sobota czy niedziela, tak jak większość ludzi, no i to jest znowu utrudnienie, ale mówię, nie ma co patrzeć na utrudnienia, tylko na pozytywy. No dobra. Powiedziałeś, już delikatnie napomknąłeś na temat swojej drugiej połówki, na temat Kasi Przepiórki, która na co dzień zajmuje się piłką amerykańską, jest specjalistką w tej dziedzinie. No i można powiedzieć, że trochę ta wspólna pasja też Was połączyła, bo mówi się zawsze, że w związkach ten wspólny mianownik odgrywa ważną rolę, żeby było o czym porozmawiać. No jeżeli on jest ekspertem od Ligi Angielskiej, a ona jest ekspertką od Ligi Amerykańskiej, no to jest. Językowo się zgadza. Językowo się zgadza. Nie, no i to jest kolejna tutaj też taki aspekt tego, że redakcja weszła zawsze będzie wyjątkowa, bo ja Kasię właśnie w redakcji weszło poznałem. Tam się poznaliśmy, tam pierwszy raz ją zobaczyłem, bo Adam Kotleszka, też nasz serdeczny przyjaciel, prowadził swego czasu magazyn Lig Egzotycznych, też bardzo ciekawą audycję, którą bardzo często słuchałem, bo tam jednak spojrzenie na futbol od trochę innej strony. No i właśnie zrobił audycję na temat piłki w Stanach Zjednoczonych, no i jednym z zaproszonych gości była Kasia. No i ja pamiętam, że wtedy byłem po prostu w redakcji, coś tam robiłem, bo tak jak już ustaliliśmy, często się bywało w redakcji, bo, tak. Bo coś się robiło, prawie się tam mieszkało. No i pamiętam, że no tak przywitaliśmy się, tam przyjechała z takim kolegą, z Wiktorem, z którym właśnie też tę stronę wówczas prowadziła. No i tam wiadomo, ekspres do kawy akurat działał, wiedziałem, że którym przyciskiem można wcisnąć, a to też nie jest oczywiste, bo to jest czasami, jak to się mówi, elektronika idzie w kierunku. Bo powiedz, ona już wtedy była w amerykańskiej piłce? No tak, 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 ona wtedy już właśnie, no Adam ją zaprosił jako ekspertkę do amerykańskiej piłki, żeby w audycji opowiadała po prostu o tej amerykańskiej piłce. Bo dodajmy, że jest taki portal w ogóle. Tak, amerykańska piłka, jest taki portal. Prosto? Tak, tak, tak. Jest taki portal, właśnie też wydawany przewodnik, który zresztą tutaj dla Ciebie będę miał, tylko słuchaj, tak schowany się odepnę na chwilę tylko pasem, bo żeby tutaj wyciągnąć, ale tak, jest granie, ale proszę bardzo, tutaj będzie dla Ciebie. Och, dziękuję bardzo. Bardzo. Przewodnik amerykańskiej piłki MLS. Przekazanie oficjalne, a teraz możemy gdzieś znowu schować tam do tyłu, tak, co? Żeby się nie przeszkadzało. Możemy także schować, dziękuję także bardzo. Także tak, idzie tutaj. Uwielbiam taką lekturę, no, tutaj, wszystkie tak, te tak, czekaj, skarby tylko, kibica tylko, u mnie mają honorowe miejsce, czyli tak, są tylko na pralce. Tylko tak pokażę tutaj do kamery, proszę bardzo, jest okładka. Piękne wydawnictwo. Piękny projekt, jest na ładnym papierze. Wiele stron. Prawie jak na kanale sportowy Kwartalniki, tak, co żeśmy mówili, więc to warto docenić. Kasiu, dziękuję serdecznie. Są wlepki za Stedem Lasso, czyli popularny serial właśnie też o... Coś tam mi się kołacze tak. Teraz, że Bernardeski chce odejść z Toronto. Tak. No, tak bo tam są jakieś podobno dymy w tym Toronto. I zaraz, są cookies, była zaręcznie pieczone przez rączki mojej lepszej połówki, także i to są wszystko pakiety, które można zamawiać, też takie ciasteczka możecie. Serdecznie dziękuję. Ja mogę zaświadczyć, że są dobre te dziękuję. Ciasteczka, także będzie czytane i będzie jedzone. Pewnie teraz już tak łatwo nie zamkniemy. O, ale jest też taki specjalny dodatek tutaj z transferami, które były na ostatnią chwilę, także o to chodzi, żeby tak jak zawsze przegląd sportowy robił. Skarb kibica w dniu startu ligi i później tak. Skarb kibica w dniu zamknięcia okienka, żeby te kadry troszeczkę zaktualizować. Także Kasia tutaj sznytem widzi. Poważne redakcje się pojawiają. Kanał sportowy, przegląd sportowy, amerykańska piłka. To trzeba w jednym już szeregu stawiać. No i tak, no i właśnie wtedy się pierwszy raz spotkaliśmy, jak właśnie Adama Kotleszki w redakcji weszła, była na audycji. Ja może temu, bo już Spielbergowi będzie szumiało. Dobra, to weź Spielberg, proszę bardzo, super, dziękuję Ci ślicznie.
I cóż, no i później jakoś tak mieliśmy się ku sobie. Kasia tylko studiowała po prostu przez kilkanaście miesięcy we Wrocławiu i z tego względu nie było nam tak łatwo się złapać, no ale później jak przeniosła się do Warszawy na studia, no to było łatwiej. To było łatwiej i myślę, że możemy na siebie liczyć. Jesteśmy przyjaciółmi, a to jest dosyć istotne, mam wrażenie, w związku, żeby też właśnie twoja narzeczona, twój narzeczony, twój mąż, twoja żona, twój chłopak, twoja dziewczyna też po prostu to był twój najlepszy przyjaciel, któremu możesz wszystko powiedzieć. To jest ważne. I przed którym nie masz żadnych tajemnic, więc myślę, że u nas tak to wygląda. Powiedzieliśmy o tej miłości, można powiedzieć, damsko-męskiej, ale no cały czas w serduszku też jest tam pewna cząstka u ciebie, która jest pokolorowana na kolor czerwony, ekipa Derec. Wspomniałem tatuaż Jana Rasza. To chyba też miało jakiś wpływ na to, że ta liga angielska jest najbliższa twojemu sercu, to, że przez długi czas kibicowałeś i kibicujesz właśnie ekipie Liverpoolu. Czy to się zaczęło w erze Jerzego Dudka, czy jeszcze wcześniej? Nie, no Jerzego Dudka, jest tam rocznik 9-6, więc w 2005 roku, jak Jerzy Dudek wygrywał Ligę Mistrzów, to miałem 9 lat i strasznie to zadziałało na wyobraźnię takiego młodego polskiego chłopaka, że oglądasz mecz Ligi Mistrzów, inny zupełnie świat i Polak jest bohaterem finału i wtedy jeszcze na fali Brawo Sportów, bo się kupowało te gazety, to było strasznie popularne i dużo było właśnie o Jerzym Dudku, dużo było plakatów. Kiedyś jeszcze plastry były. Tak, no ale to jeszcze za Marcina Mięciela chyba, to końcówka lat 90. Tak. Do tego nie mam szans pamiętać, ale tak, no Brawo Sport to ja do dzisiaj mam u siebie w domu w Ząbkach jeszcze właśnie Brawo Sporty zebrane tam z lat, nie wiem, 2006-2007, takie segregatory z tym, więc zawsze mogę do tego wrócić, bo jestem też strasznie sentymentalnym człowiekiem, nie wiem, na przykład albumy Panini zbierałem z naklejkami tam z Mistrzostw Świata, Ligi Mistrzów. Nie wyrzucać, od razu mówię, bo niektórzy sprawdzili, ile te karty są warte po x latach i na przykład uzbierali na pół samochodu. No, tak, to jest myślę, że też, ewentualnie jakbym chciał tam tą swoją zawartość szafy sprzedawać, to też trochę mógłbym zebrać, ale nie zamierzam tego robić, bo ma naprawdę dużą wartość. No i cóż, no i właśnie tak było z tym Liverpoolem, że zacząłem kibicować. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że mimo wszystko oczywiście, to jest moja prywatna opinia, bo wiem, że nie każdy się z nią zgadza, ale o to chodzi czasami w opiniach, żeby nie tak, że płyniesz tylko z tym, co wszyscy mówią, że no to, że my kibicujemy, czy gdzieś tam jako dzieciaki też zaczynamy się pasjonować czasami drużynami zagranicznymi, no to wynika z tego, że my nie mamy swoich za bardzo takich, które walczą o Ligę Mistrzów, no bo gdyby, nie wiem, Legia Warszawa wygrała tę Ligę Mistrzów w 2005, no to ja bym nie potrzebował kibicować klubowi, który jest gdzieś tam za granicą daleko i na którego pierwszy mecz w życiu dopiero poleciałem, jak tam miałem, nie wiem, no 20 parę lat. Byłem. Pamiętam, rzucałeś zdjęcia. Tak, byłem na meczu Liverpool-Napoli na Anfield, kiedy... Fajne przeżycie. Tak, po golu Salaha Liverpool wygrał 1-0 i to był ten słynny mecz, bo wtedy właśnie Alisson obronił ten strzał Milika w samej końcówce i to sprawiło, że Liverpool wyszedł z grupy Ligi Mistrzów, a tak to by nie wyszedł. No i to był słynny sezon, bo Liverpool w ogóle wygrał tę Ligę Mistrzów później, więc to naprawdę był ważny mecz. No, ale no właśnie, no kiedy byłem mały i tak w sumie jak jest do dzisiaj, no to wiadomo, że te lokalne kluby, tak, Legia, Dolkan, no to blisko serca i się kibicuje i zawsze kibicowało, no ale siłą rzeczy też się pojawi ten jakiś taki substytut zagraniczny, no bo jak są mecze Ligi Mistrzów poważne w telewizji, to też chcesz mieć kogoś, komu będziesz kibicował. No i u mnie tak było z Liverpoolem, mimo tego, że przez lata, zanim przyszedł Jurgen Klopp, no to nie było wcale tak kolorowo, bo Liverpool wcale nie grał w Lidze Mistrzów. Jak ja na przykład chodziłem do gimnazjum, to dużo musiałem właśnie docinek ze strony kolegów, bo dużo kibicowało, nie wiem, Realowi, Ronaldo, nie wiem, Messi, Barcelona, no to wtedy Liverpool do tych klubów się tam nie umywał. No ale przyszedł Jurgen, był jeden sezon, tylko pamiętam, jak Luis Suarez tak czarował i zdobyli wicemistrzostwo, co się Gerrard niestety pośliznął, więc no i tak się wtedy śmiali ze mnie. Ale później jak przyszedł Jurgen Klopp, no to wiemy, że lata sukcesów i ostatni sezon oczywiście trochę słabszy, no ale wierzę i mam nadzieję, że tutaj jeszcze Niemiec jednak to wszystko poskłada do kupy, bo to też jest taki trener, który jest mi bardzo bliski. Słuchaj, moglibyśmy jeszcze gadać godzinami, ale czas nie jest z gumy. Przejdźmy do pytań od widzów. Wybrałem kilka z nich. Pierwsze od Michała Pośrednika. Władysław Jerzy Engel czy Apoloniusz Tajner, który z trenerów wniósł więcej w twoje życie? Dodam, że oni są bardzo podobni ze sobą. Wizualnie. No, bardzo podobni są wizualnie. Znaczy, zwłaszcza byli, bo teraz już Apoloniusz Tajner... Tak, bo teraz Apoloniusz Tajner już odmłodniały. Ale musi.
ale no musi się odbłodnić, bo są pewne czynniki obiektywne, które na to wskazują. Jednak wąsy zawsze postarzają. Ja może powiem, że Apollonius Steiner, dlatego, żeby powiedzieć taką anegdotę, która się bardziej nadaje na antenę niż ta o Jerzy Mengelu, bo w sumie Jerzy Mengelu już tak opowiadałem, więc no, można sobie odpalić. Jerzy Mengel miał na pewno większy wpływ na moje życie tak bezpośrednio, no bo jednak no zdarzyła się ta historia z telefonem do niego, no i trochę się strachu najadłem wtedy, jak się okazało, że nie spodobało się panu trenerowi, że człowiek gdzieś tam do niego dzwoni po późnej porze, nie do końca wiadomo, co on tam opowiada. Ale Apollonius Steiner, to też pamiętam, jak już mieliśmy z Olą Rajewską program Wysokich Lotów na kanale sportowym, to chcieliśmy zaprosić kiedyś Apolloniusza Steinera na łączenie po jednym z programów. No i Apollonius Steiner tak mówi: ale jakby co, to jestem w Warszawie, bo na Wesołej podobno ma tutaj właśnie jakąś swoją chatkę. Nie mogę, ja jestem w Warszawie, jestem na miejscu. I tak chyba sugerował, że nie trzeba łączenia, tylko że może do studia. A to może my pana do studia zaprosimy, bo akurat właśnie jutro my tam nie ma nigdzie. A to chętnie, bardzo padnę, tak jak Wojciech Chybak kiedyś, jak dzwoniłem do niego po jakimś sukcesie Huberta Hurkacza i tak od razu odebrał i właśnie w radiu weszł FM. Na żywo mi pan chce? na żywo, tak? A w jakim radiu? Mówię, weszło, a co to weszło? Bo to internet, o, to wnukom powiem, to będę oglądać chętnie, coś tam. Ale to nagle za godzinę, dobrze, na żywo mnie pan weźmie, tak? Dobra. Wojciech Chybak. Ważne pytanie, bo pytanie od Samuela Szczygielskiego, sami pozdrawiamy cię. Ile najwięcej wydał Wojciech Piela podczas jednego weekendu, bawiąc się w mieście Ząbki? Nie, no te pensje dziennikarskie, zwłaszcza w tych czasach, jak my z Samuelem żeśmy działali, to nie uprawniają właśnie do tego, żeby nie wiadomo jakie miliony złotych wydawać, ale to dlatego też trzeba spędzać weekendy w takich kurortach uzdrowiskowych jak Ząbki, bo one mają mnóstwo sobie zalet i mnóstwo uroku, a przy okazji nie są drogie, więc tak. Ja bym tak postawił, na przykład, nie wiem, poszedłbym w 150 zł, no i to tak naprawdę już pochulałem wtedy. No dobrze, czyli oszczędnie. Tak. Mateusz Wachnicki pyta, czy będąc ministrantem zdarzyło się tobie popijać wino mszalne w zakrystii? Wiem, że też były pytania o to, czy chodziłeś razem z księżmi po kolędzie i czy tam, wiesz, ja wiem, czy były jakieś bonusy? Nie, muszę powiedzieć, że u nas akurat księża nie chodzili z ministrantami po kolędzie nigdy. U nas jakby taką formą zadbania o duszpasterzy było to, że przyjeżdżało się i odwoziło księdza zawsze. A to wiadomo. Tak, na osiedle albo gdzieś tam się go odprowadzało od sąsiada do sąsiada i ksiądz tak prosił o to z ambony zawsze, jak się zaczynała właśnie kolęda, że no to jest taki miły gest, bo właśnie, żeby nikt tam nie napadł i powiedzmy właśnie sąsiedzi odgrywali rolę tych, powiedzmy, ministrantów, którzy pilnują, więc tutaj nie. Co do wina mszalnego, muszę też powiedzieć, że wina mszalnego tak stricte nigdy nie popijałem w zakrystii, ale... To jest gronowe wino. Tak, wino gronowe nigdy nie popijałem, no ale byliśmy na spływach kajakowych z księdzem proboszczem 3 razy. Biebrza, pamiętam, przepłynięta, Brda, Czarna Hańcza, te rejony. No i wtedy, jak o 21 był apel jasnogórski, po tym apelu już tak ksiądz zaczynał delikatnie uzdawać do krainy snów, to my zostawaliśmy na długich rozmowach. No, wiadomo. Poznawaliśmy się. Ale spływy kajakowe to fajna rzecz. Ja też byłem Piławą albo Pilicą, ja i bardzo mile wspomniałem. Śladem papieża naszego, tak? No bo właśnie taką postacią, którą się bardzo inspirował nasz proboszcz, to był Jan Paweł II. No a wiemy, że Jan Paweł II właśnie bardzo kajaki uwielbiał, więc to z tego to pewnie też się gdzieś tam wzięło. Mam nadzieję, że nam nie zrobili zdjęcia, ale jechałem. Nie, tu nie zrobili, bo wiesz co, bo tu z tego co wiem, to ten fotoradar to jest nieczynny w ogóle. Działa, tak? A to kolega, który mieszka na Białęce i mówił, że nie działa, to ja muszę z nim porozmawiać. Ale tu szybko nie jechaliśmy. Nie, 120 tu jest, wiesz? Ale nie wiem, czy tutaj nie było mniej, bo tu jest, wiesz, boczna. Nie, 120 jest. Okej. Okay. Pytanie od Urkiewicza, ważne. Jakie są 3 najlepsze atrakcje turystyczne w Chotomowie? W ogóle Chotomów, miejscowość legenda. Oj tak, no to właśnie tam dzwoniłem do Jerzego Engela na imprezie 18 koleżanki z liceum. Nie wiem, czy to można powiedzieć, że to jest atrakcja turystyczna, ale bardzo malowniczo jest cmentarz położony. No właśnie przez ten cmentarz przechodziliśmy do tej koleżanki, która mieszka przy ulicy Pogodnej. To jest jedna sprawa. Potem jeszcze byliśmy, pamiętam, w tym Chotomowie nagrywaliśmy z Weszło właśnie jakiś taki sequel tego Misterium Chotomowskiego. Nie będę ukrywał, bo ja tam nie znam strasznie tego, ale z Chotomowem jeszcze mi się kojarzy tak.
do pana Wojciecha, do Wojtka Hadaja dzwonił do Czarnej Elki często pan Grzegorz Sotomowa. Tak, pan Grzegorz Sotomowa i to był bardzo sympatyczny gość. I zresztą później kierownik Wojtek Hadaj opowiadał, że spotkali się obaj panowie i było bardzo miło. Wojtek Hadaj tam podpisał właśnie Grzegorzowi, panu Grzegorzowi Sotomowa książkę. Rozmawiali sobie o Legii, bo to taki właśnie zatroskany kibic Legii, który się przejmował tym, że nie zawsze Legia na przykład wygrywa mecze, a był taki sezon, w którym częściej wręcz przegrywała niż wygrywała. No, więc to mi się tak kojarzy z Sotomowem. Też bardzo fajny supermarket wokół tego, okolicach tego cmentarza, gdzie czyli warto jechać. Warto jechać, no i naprawdę taka sympatyczna miejscowość, pewnie nawet idę do zamieszkania, bo to jest na wylotówce niedaleko przy Legionowie, niedaleko Warszawy, więc ten dojazd oczywiście się korkuje Modlińska, ale to wszystko pewnie do przeskoczenia, do przeżycia, zwłaszcza, że tam SKM-ki, sieć pociągów jest teraz bardzo rozwinięta, także wszystko można załatwić. Wojtku, przejdziemy zaraz do pomidora, czyli takie krótkie odpowiedzi. Oczywiście. Tak, nie lub pomidora możesz raz tylko użyć, ale zanim pomidor, to czy masz jakiś przekaz może do młodych, do tych wszystkich, którzy słuchają nas, a być może są na początku tej swojej drogi zawodowej? Mhm. No chyba, że trzeba wierzyć w siebie. No trzeba wierzyć w siebie, trzeba mieć marzenia i im szybciej się podejmie takich parę konkretnych decyzji, to tym na pewno lepiej dla jakiejś ścieżki zawodowej, no bo mówię, mam wrażenie, że to, że dosyć szybko wiedziałem już, co chcę robić, no to mi to pomogło. Nie wiem, zależy w jakiej branży chcecie działać, tak? No ale na pewno jeśli to jest dziennikarstwo sportowe, no to te studia nie są takim wyznacznikiem 100%, mogą pomóc i też zależy oczywiście jaki wydział, no bo na przykład właśnie moja Kasia jest po takim wydziale we Wrocławiu, tam jeden z niewielu w Polsce w ogóle, gdzie było takie stricte dziennikarstwo sportowe i zawsze powiada, że rzeczywiście się dużo nauczyła, bo tam na przykład właśnie nawet pod kątem takiego bycia operatorem też i kamery, montowania, no to jest dosyć istotne, jak później właśnie, żeby być bardzo wszechstronnym. No i taka otwartość i pomysłowość, kreatywność i też taka jakby taka świadomość tego, że no nie od razu z tego się zrobi wielkie pieniądze, ale jeżeli się będzie dobrym i jeżeli będzie się miało w sobie dużo takiego uporu, charakteru, determinacji, to można dojść naprawdę do czegoś fajnego, a przy okazji spełniać swoje marzenia, no bo naprawdę, no ja już wyszło, jak tam, nie wiem, no zrobiłem wywiady, nie wiem, z Adamem Małyszem, z Zbigniewem Bońkiem, nie wiem, z Robertem Lewandowskim czasem w Migzonie po meczu oczywiście, no ale to też jednak masz taką świadomość, że robisz wywiady no, z najważniejszymi postaciami polskiego sportu. Później w Viaplayu, nie wiem, no z Żelem Matipem, jak robiłem pierwszy wywiad w życiu z piłkarzem Liverpoolu, to też sobie tak pomyślałem, wow, tak, no przecież ja temu klubowi kibicowałem od dziecka, teraz sobie rozmawiałem z jego piłkarzem. Nie wiem, komentowałem mecz Liverpoolu, czy mówiłem do mikrofonu bardziej, czy właśnie takich drużyn jak United czy Chelsea, no to jest jakby taka nagroda i myślę, że to wszystko rekompensuje, nawet jeżeli będą jakieś trudniejsze momenty. To tyle, jeśli chodzi o te pytania, można powiedzieć, ogólne, a teraz przejdźmy do pomidora. Tak, nie lub pomidor. Kiedyś będę najlepszym dziennikarzem sportowym w Polsce. No to dobra, to zróbmy najwyżej szybko pomidor, potem będzie ciekawy. Pomidor. Dobrze, pomidor. Pomidor. Czy Marek Papszun był lepszym historykiem czy WF-istą? Ja wiem, że nie uczył Ciebie, ale na pewno jakieś tam głosy słyszałeś. WF-istą, wydaje mi się. W sensie, no jak już muszę wybrać, tak? No bo historykiem też na pewno był dobrym, no ale tak. Poszedł jednak w bycie trenerem tutaj fizycznym, tak? No bo to więc... jest ciekawe, że teraz go znamy ze sportu, ale to też jest nieoczywiste połączenie, że jednak gość po studiach historycznych. Nie no, zdecydowanie nieoczywiste, ale też pokazujące, że masz takie dosyć szerokie horyzonty i chętnie bym na przykład zobaczył, bo ja ostatnio też dużo oglądam profesora Antoniego Dudka na jego kanale, jak opowiada o takich kwestiach historii najnowszej Polski. No na przykład jakby tak z Markiem Papszunem podyskutował, to myślę, że mógłby być hit internetu by był. Zdecydowanie. Właśnie taką audycję ktoś powinien zrobić, historyczną. No, to byłby tak, coś. Antoni Dudek, Marek Papszun, czekamy. I Jacek Bartosiek. Oj, to już... I jeszcze Krzysztof Stanowski, że to prowadził w kanale sportowym, było już w ogóle. Angielska Premier League to najlepsza piłkarska liga świata. Tak, zdecydowanie, to w ogóle... Ja bym dodał, że pod względem pieniędzy na pewno. Pod względem pieniędzy na pewno, poziomu chyba też. Wiadomo, że te hiszpańskie drużyny, zresztą rozmawiamy świeżo po zwycięstwie Sewilli w Lidze Europy, no też jakby osiągają bardzo dużo w pucharach i Real Madryt, tak wiadomo. Natomiast no, pod kątem jednak takiego poziomu rywalizacji też jednak trenerów, na przykład to najlepsi trenerzy idą do Anglii, no też jakby był taki fajny przykład w poprzednim sezonie, że Unai Emery i Julen Lopetegui, czyli dwóch trenerów jednak czołowych hiszpańskich, którzy pracowali w klubach, które tam walczą o awans do Ligi Mistrzów, no poszli do takich klubów, które niekoniecznie w Anglii stanowiło o sile tego,
tego biznesu i niekoniecznie stanowiło sile Premier League, przynajmniej w momencie, kiedy oni trafiali, bo Lopetegui poszedł do Wolverhampton, tak. Unai Emery do Aston Villa, no i obaj podnieśli te kluby, no bo Emery awansował do Ligi Konferencji Europy, mimo tego, że klub był w serii spadkowej. Tak? A Lopetegui, jak przechodził do Wolves, to oni byli na ostatnim miejscu w tabeli, a skończyli na 13, więc no to pokazuje jakąś taką przewagę Premier League, że nawet ci trenerzy najlepszych hiszpańscy chcą tam iść, niekoniecznie do, nie wiem, Arsenalu, Manchesteru City, tylko nawet do takiej Aston Villa, Wolves, żeby się tam zaczepić po prostu. Kolejne pytanie związane z Anglią, no i takie aktualne. Czy Liverpool w najbliższych, powiedzmy, 5 latach uda im się zdetronizować bogaczy z Manchesteru City, bo jednak ten Manchester no, w obecnym sezonie no, zdominował. Zgadza się. Wierzę, że tak. No 5 lat to jest dosyć taki szeroki przedział czasowy, więc też pytanie, czy Pep Guardiola tyle będzie pracował na przykład z Manchesterem City. Ja myślę, że on też jest bardzo istotny do osiągania tych wyników, bo piłkarze to jedno, ale drugie to jednak myśl trenerska. Guardiola jest kimś, kto zrewolucjonizował futbol i tego mu odmówić nie można absolutnie. Wprowadził dużo różnych nowych rozwiązań taktycznych, choćby związanych z postawą bocznych obrońców. To jest kapitalny motywator. Tak, więc no może gdy jego zabraknie, to Manchester City się zrobi trochę słabszy i wtedy Liverpool będzie mógł te sukcesy osiągnąć, ale Liverpool przede wszystkim musi też o sobie pamiętać, bo jest tam dużo do zrobienia pod kątem przebudowy kadry, to lato będzie bardzo ważne. Jest nowy dyrektor sportowy, Jörg Schmadtke, zresztą z Niemiec, więc tutaj mam nadzieję, że będzie taka komitywa dwóch panów zza naszej zachodniej granicy. Trzeba sprowadzić z dwóch czy trzech ludzi do środka pola, poczekać na rozwój choćby Darwina Nuneza, który mam nadzieję, że nastąpi i wtedy może ten Liverpool rzeczywiście znowu powalczyć, zwłaszcza, że no jednak to jedno mistrzostwo zdobyli, co w tej erze Guardioli naprawdę to trzeba docenić, że to jedno jednak no, byli w stanie wyszarpać, bo Manchester City na zbyt wiele nie pozwalał. No i na koniec taki humorystycznie, ale wiesz, YouTube jest ponadczasowy i kiedyś ktoś to obejrzy i może Ci wtedy to przypomnę. Czy za 11 lat zgodzisz się na kolejną rozmowę przed kamerą? Wiadomo, że wtedy będziesz rozchwytywany, będziesz the one and only. Bardzo chętnie i jeśli tylko mnie zaprosisz, bo ja zawsze lubię z Tobą rozmawiać, lubię też mieć kontakt z ludźmi, którzy są po tej drugiej stronie, czyli z Wami, drodzy widzowie. I jak najbardziej się zgodzę, bo muszę powiedzieć tutaj bez cienia, nie umawialiśmy się na to, nie będzie tak, że to jakieś płatności, przelewy pójdą. Piotr Wąsowski to jest jedna z 5 najbardziej sympatycznych osób, jakie poznałem w branży, a pewnie nawet i w życiu. Poczekaj, ja teraz pokażę banknoty, ale to będą przypadkowe banknoty. To jest ten moment, kiedy coś ci wpada do oka, tak? Tak, tak. Wojtku, duża przyjemność było się spotkać, nie widzieliśmy się 4 lata. Nie sposób o wszystkich tematach porozmawiać. Ale jedną anegdotę jeszcze musimy przypomnieć. Pamiętasz, jak powiedziałeś, że byłem organizatorem redakcyjnego wyjścia na film Claire. Właśnie a propos tych ministracji. Pamiętam, Wojtek Piela, to na koniec jako taki PS. Wojtek Piela jest bardzo pozytywną jednostką, ale wtedy naprawdę się na mnie wkurzył. Kiedy powiedziałem w audycji, że Wojciech Piela był jednym z głównych organizatorów naszego redakcyjnego wyjścia na film Claire. I pamiętam, wąs. Ale musiałeś o tym mówić? Wąsu, spadłbyś w hierarchii. Do Chotobowa cię nie zaproszę. No. To było kapitalne. Ja pamiętam, ja wtedy tak z taką powagą mówiłem. Wszyscy byli przekonani, że było to wyjście. No, ale to jest magia radia. Magia radia i... Ale oglądałeś, Claire, dobry film. Tak, oglądałem. No, pan Smarzowski umie robić film. Tak, Janusz Gajos dobrze zagrał. A zresztą ten biskup kiedyś był u nas, tak? Przy Warszawsko-Praskiej. Zgadza się. Pamiętam nawet, jak chyba komunię przyjmowałem, to nie wiem, czy nie był. Pseudonim Flaszka. Jak pracowałem w Fakcie, to był często na łamach tej gazety. Okay. Wojtku, piąteczka, dziękuję serdecznie, moi drodzy. Przyjemność. To była kolejna połówka z Wąsem. My zostajemy, będziemy jeszcze przez 2 godziny stać w korku, ale na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Oczywiście lajki, suby, dzwoneczki, komentarze. A dzisiaj moim i Waszym gościem był redaktor Viaplay, ekspert Ligi Angielskiej, Wojciech Piela. Dzięki śliczne.